Squash jest dyscypliną wymagającą. W tym sporcie jest potrzebna duża wytrzymałość i bardzo dobra kondycja fizyczna. 4 marca odbędą się czwarte Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w squashu. Zawody odbędą się w Aquaparku Kutno. Squash jest to gra rakietowa, w której gra dwóch zawodników dokładnie na takim boisku, jak tutaj jesteśmy. Jest to dyscyplina, w której gra się do 11 punktów z przewagami na 2 punkty przewagi w przypadku, gdy jest stan 10. Do udziału w turnieju zgłosiło się 30 uczestników. W tym roku, jak również w poprzednim, zgłaszają się uczestnicy. Zauważyliśmy, że coraz więcej osób chętnych, nowych zgłasza się na ten turniej. Jak co roku najwięcej osób zgłasza się do kategorii Open. Mamy troszeczkę małą obsadę w kategorii kobiet, które bardzo serdecznie zapraszamy. Panie jakoś, nie wiem, boją się tej dyscypliny, ale uważam, że mogą śmiało grać. To pomaga bardzo dobrze na ich sylwetkę, gdyż squash to taka dyscyplina, w której rozwijamy każdy mięsień swojego ciała. Mistrzostwa podzielone są na 3 kategorie. Kategoria męska Open, drugą kategorią jest kategoria kobieca. I jak również męska, ale kategoria powyżej 40 lat dla panów troszeczkę starszych. Na uczestników czekają relaksujące atrakcje. Oprócz tego, że w trakcie rozgrywek będzie dostępny tutaj poczęstunek taki regeneracyjny, owoce, woda dla każdego uczestnika, będą konkursy z nagrodami. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo wiadomo, chciałbym, żeby to była jakaś tam niespodzianka. Jak również wieczorem dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy grę na kręgielni, jest takie spotkanie, w której każdy może sobie na spokojnie wymienić się doświadczeniami w czasie gry, jak również poznać się bliżej i być może, że umówić się na kolejne rozgrywki. Co można wygrać w takim turnieju? Nagrodą na pierwsze 3 miejsca przygotowaliśmy puchary, jak również dyplomy. Każdy uczestnik dostanie dyplom, który będzie brał udział, a 3 pierwsze miejsca będą puchary rozdane. Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w następnych Mistrzostwach Powiatu Kutnowskiego już w przyszłym roku.